nowa doniczka, nowa ziemia, a on nie rośnie. Dostaje trochę nawozu, oczywiście tyle ile trzeba, a on dalej nic, stoi w miejscu. Dlaczego tak się dzieje, że nasze rośliny domowe nie chcą rosnąć, pomimo tego, że staramy się im zapewnić jak najlepsze warunki, dmuchamy, huchamy, a one strzelają focha i nie rosną? W tym filmie powiem Ci, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście podpowiem również, jak zadbać, jak poprawić warunki, co zrobić wokół rośliny, żeby ją pobudzić do wzrostu. Niektóre sprawy mogą dla niektórych okazać się oczywiste, ale myślę, że pewna rzecz może Was nieźle zaskoczyć. Mam nadzieję, że ten film będzie przydatny. Miłego oglądania! Każda roślina ma swoje indywidualne zapotrzebowanie na ilość światła, wilgotności w podłożu, rodzaju podłoża, nawożenia, wilgotności powietrza czy temperatury. Często jest tak, że staramy się roślinie zapewnić idealne warunki, a one nie chcą rosnąć. Przestudiujmy sobie przyczyny zahamowania wzrostu naszych roślin domowych. Twierdzi się, że za mała ilość światła może przyhamować wzrost rośliny. W rzeczywistości faktycznie roślina rośnie nieco wolniej, z braku odpowiedniej ilości światła barwne liście tracą swoje ubarwienie, a niektóre rośliny mocno wyciągają się do słońca, tracąc przez to swój ładny pokrój. Rośliny robią się po prostu wybujałe. Brak światła hamuje wzrost rośliny, ale nie powoduje całkowitego zatrzymania jej wzrostu. Warto regularnie czyścić liście roślin wodą z dodatkiem cytryny. W ten sposób usuniemy filtr kurzowy z liści, który blokuje światło. Hamująco na wzrost rośliny również wpływa wilgotność powietrza. Brak odpowiedniej wilgotności powietrza objawia się suchymi końcówkami u roślin. Jest kilka sposobów na to, by podnieść wilgotność powietrza, o czym Wam już wspominałam w innym filmie. Link znajdziecie w opisie. Doniczkowe rośliny domowe wymagają nawożenia. Bez nawożenia, dokarmiania roślin, jak one mają rosnąć. Ale uwaga, możemy również przesadzić, przedobrzyć. Jeżeli dostarczymy za dużo nawozów, to liść zacznie żółknąć, zacznie się wybarwiać od nerwów, mniej więcej w ten sposób jak na tym liściu. Małe, żółte, nieregularne plamy rozniosą się po całym liściu, a ten po czasie opadnie. Nadmiar nawozów odkłada się również w podłożu. Nadmiar hamuje wzrost korzeni. Hamuje również pobieranie składników odżywczych przez roślinę. By uniknąć przenawożenia, przede wszystkim stosujemy dawki podane na opakowaniu producenta danego nawozu, który stosujemy. Kolejna ważna sprawa to po trzecim, czwartym nawożeniu, przy kolejnym podlewaniu rośliny warto dobrze podlać w taki sposób, by duża ilość wody przepłynęła przez doniczkę, w ten sposób wypłukując wszelkie nakumulowane nadmiary soli mineralnych. Bardzo łatwo możemy przenawozić nowe rośliny. Nowych roślin nie nawozimy przez 3-4 miesiące, ponieważ rośliny były nawożone u producenta oraz w sklepie, a dodatkowo nie wiemy, jakimi nawozami. Młodych, świeżo wsadzonych sadzonek nie nawozimy przez najbliższy miesiąc. Nie nawozimy roślin, które były niedawno przesadzane, przez najbliższe 3-4 tygodnie. Bardzo często młode sadzonki, dopiero co ukorzenione i wsadzone do podłoża, nie rosną, ponieważ muszą się ustabilizować w nowym podłożu, co może trochę potrwać. A ile? To jest zależne od rośliny i warunków, w jakich ją trzymamy. W tym przypadku musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Rośliny nie rosną, ponieważ nie mają miejsca w doniczce. Korzenie roślin są mocno przerośnięte, brakuje podłoża w doniczce, podłoże takie szybko przesycha, więc roślina nie ma jak pobierać składników odżywczych. W tym przypadku po prostu rośliny przesadzamy. Przy przesadzaniu możemy popełnić kilka błędów, które odbiją się na wzroście rośliny. Po pierwsze, zła doniczka. Za mała doniczka to za mało miejsca do wytwarzania nowych korzeni. W za dużej natomiast roślina będzie wytwarzała więcej korzeni, będzie się ukorzeniała, a nie wytwarzała nowych liści. Wielkość doniczki oczywiście dobieramy do rośliny. Paprocie na przykład lubią małe doniczki, a skrzydłokwiaty duże. Przesadzając w za duże doniczki możemy łatwo doprowadzić do przelania rośliny. Mała roślina to małe zapotrzebowanie na wodę. Często jest tak, że zaraz po przesadzeniu mocno podlewamy roślinę. Roślina nie pobiera tej wody, ziemia bardzo długo przesycha i korzenie zaczynają podgniwać. I tu jest najmniej oczywisty powód tego, że roślina nie rośnie. Korzenie gniją lub zaczyna się pojawiać choroba grzybowa, której my nie widzimy. Przez infekcje grzybowe w systemie korzeniowym lub uszkodzenia korzeni roślina nie pobiera wody i składników odżywczych, przez co nie rośnie. To, co musimy zrobić, to wyciągnąć roślinę z doniczki. Rośliny o delikatnych korzeniach oczyszczamy z podłoża, mocząc w miękkiej wodzie. W ten sposób łatwiej pozbędziemy się starego podłoża, nie uszkadzając korzeni. Korzenie grubsze możemy śmiało wypłukać pod delikatnym strumieniem letniej wody. Trochę osuszamy korzenie, a następnie wykonujemy oprysk fungicydem. Możemy zastosować naturalne metody, opryskując korzenie wywarem z czosnku. Opryskaną roślinę pozostawiamy na 10-15 minut w cieniu, by nie wysuszyć korzeni. Następnie przesadzamy ją w nowe podłoże. Podłoże oczywiście powinno być dobrane do rośliny, bo ono również ma wpływ na wzrost. Podłoże powinno być delikatnie wilgotne. Przy kolejnym podlewaniu, gdy podłoże niemalże przeschnie lub przeschnie całkowicie, a to zależy od rośliny, jakie ma wymagania, czy ją przesuszamy, czy nie możemy dopuścić do przesuszenia, ponownie stosujemy fungicyd lub podlewamy wywarem z czosnku. Zamiast wywaru z czosnku, jeżeli obawiamy się zapachu, to możemy zastosować czosnkowe kapsułki, które wbijamy w ziemię. Kolejny krok to obserwacja. Jeżeli nowe podłoże przesycha zbyt wolno i obawiacie się, że roślina będzie dalej gniła, to za pomocą patyczka, noża, widelca rozluźniamy wierzchnią warstwę ziemi na głębokość około 2-3 cm. Dzięki temu doprowadzamy powietrze do systemu korzeniowego, jest lepsza cyrkulacja i roślina jest lepiej natleniona. Zahamować wzrost mogą również szkodniki. Te atakujące liście szybko zauważymy, bo liście zaczną żółknąć, ale na przykład larwy ziemiórki czy larwy opuchlaków mogą podgryzać korzenie, a przez to roślina przestanie rosnąć lub zacznie marnieć. Jeżeli macie pewność, że roślina ma dobrą ilość światła, wody, dobre podłoże, dobrą doniczkę, nawozicie tak jak trzeba, a nie rośnie, to wyciągamy ją z ziemi i sprawdzamy, co się dzieje w korzeniach. Czy są choroby grzybowe, czy może szkodniki. Musimy mieć na uwadze to, że roślina przesadzona, potraktowana opryskiem przeciw szkodnikom czy chorobom grzybowym nie zacznie poprawiać się z dnia na dzień. Musimy jej dać trochę czasu. Ile czasu? To zależy od rośliny. Obserwujcie, dbajcie, by nie przelać i nie przesuszyć. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do udostępnienia go, podzielenia się nim ze znajomymi. Miłego dnia Ci życzę, niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam!